Zapraszam tym razem do Świeżawy i do Jeleniej Góry. Otóż tydzień po moim pobycie w Antwerpii to będzie 20, 21, nawet 19 wejdzie w to, kwietnia. Odbędą się tam różne wydarzenia. Najpierw 19 kwietnia. 19 kwietnia to jest piątek. Zostałem zaproszony przez, bardzo dziękuję, przez władze miasta Świeżawy, a dokładnie przez tamtejszy Dom Kultury, aby wystąpić w roli pisarza, poety. Ale nie zaprzeczam i to będzie na plakacie, że jestem pastorem i kaznodzieją. Będę miał swój czas od godziny 14 do godziny 18 w kościele, muszę sobie to przeczytać, pod wezwaniu świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i świętego Jana Chrzciciela. Od 14 jestem przy swoim stoliczku z książkami. Jest czas na rozmowy, spotkania z ludźmi, którzy chcieliby porozmawiać. Od 16 taki krótki wieczór literacki. Musimy skończyć około 17:30, aby ludzie, którzy obsługują to wszystko, mogli udać się do swoich domów. Ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na to spotkanie, tym bardziej, że odbędzie się ono w niezwykłym miejscu. Świeżawa to naprawdę bardzo stare miasto. 1295 rok, wyobraźcie sobie, otrzymała ona prawa miejskie, a pierwsze zmianki to 1159 rok. W samej Świeżawie jest kilka naprawdę starych kościołów. Najstarszy mniej więcej z połowy XIV-XV wieku, gdzieś tak jest datowany. Dawniej kościół ewangelicki, dzisiaj kościół katolicki. Można też na rynku zobaczyć XVII-wieczne kamienice. Miasteczko jest urokliwe, położone w Dolinie Kaczawy. No i wokół jest wiele wspaniałych miejsc. I muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Właśnie pod Świeżawą, w jednej ze wsi podświeżawskich, wygłoszono na ziemiach polskich pierwsze protestanckie kazanie. Jeden z uczniów Lutra, nie pamiętam w tej chwili jego imienia, wygłosił tam właśnie to kazanie. A więc również takie konotacje, rzekłbym, teologiczno-chrześcijańskie. Zapraszam serdecznie na to spotkanie. Jeszcze raz powtórzę, 19 dzień kwietnia. Jestem od 14 w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i świętego Jana Chrzciciela. Sobota. Sobota to dzień, kiedy mamy konferencję życia w Jeleniej Górze. Cały program, co do minuty, rozpisany jest na moim Facebooku. Dzisiaj został wrzucony i możecie go sobie przeczytać, ale też zapraszam, żeby przybyć. Tak samo program możemy znaleźć na stronie kościoła naszego, czyli HWE Jelenia Góra. Myślę, że ci, którzy są z okolic, być może łatwiej będzie właśnie tam znaleźć cały program. W niedzielę zapraszam na nabożeństwo do kościoła zielonoświątkowego w Świeżawie na godzinę 10. Naprawdę wspaniały człowiek tam jest pastorem. I mają przepiękny budynek. Znam historię jego nabycia. Jeden z najpiękniejszych budynków w Świeżawie. Wiem, że wszyscy im tego budynku zazdroszczą. Ale kiedyś ten budynek to był burdel, a teraz jest to Boża Świątynia. Zapraszam na 10:00. Natomiast po południu, nie pamiętam naprawdę godziny w tej chwili, ale to pewnie godzina między 16 a 18. Nabożeństwo
w naszym zborze HWE w Bieleniej Górze. Bardzo mnie cieszy, że mam tak napięty tam czas, ponieważ wtedy człowiek nie myśli o głupotach, ale myśli o pracy. Zapraszam Was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, czasy idą ciężkie, więc zbrójmy się w Boże Słowo. Zapraszam serdecznie.